Wtorek, 8 dzień listopada. Słońce wstało o 6.44, a zajdzie o 15.55. Listopad to ostatni miesiąc, kiedy na pola można wywozić nawozy naturalne. Jednak nie wolno ich stosować na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem czy zamarzniętych. Poza pasem nadmorskim oraz śląskim, gdzie utrzymywały się chmury, w całym kraju przy gruncie wystąpiły przymrozki. W Małopolsce i na Podkarpaciu lokalnie do minus 8 stopni. Na Pomorzu w nocy słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Miejscami marznący deszcz i ślisko. Od minus 3 do plus 2 stopni. W dzień przeplatanka chmur i słońca. Niewielkie opady już tylko na Kaszubach. Od 2 do 4 stopni. Wielkopolska pochmurna, okresami słabe opady śniegu, w ciągu dnia stopniowo zanikające. Mglisto. Od minus 3 do 0. W dzień zaledwie 2-3 stopnie na plusie. Na Dolnym Śląsku w nocy możliwe słabe opady śniegu i od minus 4 do minus 1 stopnia. Mglisto. W dzień i słońce, i chmury, ale już bez opadów. Na termometrach od 2 do 5 stopni. W Małopolsce i na Kielecczyźnie pochmurno i mglisto. Okresami śnieg, śnieg z deszczem. Na Podkarpaciu także sam deszcz. Od minus 2 do plus 2 stopni. W ciągu dnia od 2 do 5 stopni. Mazowsze, ziemia łódzka i Lubelszczyzna nocą pochmurne i mgliste. Od minus 3 do plus 1 stopnia. Miejscami opady śniegu, a także śniegu z deszczem. Na krańcach wschodnich intensywne. Od 1 do 3 stopni. Noc na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie pochmurna z przejaśnieniami. Lokalnie mgły, niektóre z szadzią. Od minus 3 do minus 1 stopnia. Niewielkie opady śniegu na północy regionu. Największy na Podlasiu. Od 1 do 3 stopni. Noc z wtorku na środę ponownie z lekkim mrozem, jedynie pod chmurami na południowym wschodzie, nieco powyżej zera. Kolejna agropogoda, jutro po agrobiznesie.